Piotr Demianowicz Uśpieński. Fragmenty nieznanego nauczania w poszukiwaniu cudownego. Prowadzone przez Uśpieńskiego w Europie i na Wschodzie poszukiwanie nauczania, które odpowiadałoby na pytanie dotyczące człowieka i wszechświata, przywiodło go w 1915 roku do Petersburga, gdzie spotkał Georgia Gurdżajewa. W całym tekście tej książki Gurdżajew występuje jako G. Fragmenty nieznanego nauczania są świadectwem 8 lat pracy Uśpieńskiego jako ucznia Gurdżajewa. Gurdżajew zmarł w 1949 roku w Paryżu po udzieleniu pełnej zgody na równoczesne wydanie tej książki w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu i Wiedniu. Rozdział pierwszy. Do Rosji powróciłem w listopadzie 1914 roku, to znaczy na początku I wojny światowej, po odbyciu długiej podróży przez Egipt, Ceylon i Indie. Wojna zastała mnie w Colombo, skąd wyruszyłem w drogę powrotną przez Anglię. Wyjeżdżając w podróż z Petersburga, wiedziałem, że będę szukał cudownego. Bardzo trudno jest zdefiniować cudowne. Dla mnie jednak to słowo miało całkiem określone znaczenie. Już dawno temu doszedłem do wniosku, że jedyna możliwa ucieczka z labiryntu sprzeczności, w którym żyjemy, musi prowadzić całkowicie nową drogą, niepodobną do niczego dotychczas znanego lub przez nas stosowanego. Ale gdzie ta nowa lub zapomniana droga miałaby swój początek, tego nie byłem w stanie powiedzieć. Wiedziałem już, był to dla mnie niewątpliwy fakt, że pod cienką warstwą fałszywej rzeczywistości istnieje inna rzeczywistość, od której z jakiegoś powodu coś nas oddziela. Cudowne było penetracją tej nieznanej rzeczywistości i wydawało mi się, że drogę do nieznanego można odnaleźć na wschodzie. Czemu na wschodzie? Trudno było na to odpowiedzieć. W idei tej było może coś z romansu, ale mogło to być też absolutnie autentyczne przekonanie, że w Europie w żadnym razie niczego nie da się znaleźć. W drodze powrotnej i podczas kilku tygodni, które spędziłem w Londynie, myśląc o rezultatach moich poszukiwań, pogrążyłem się w zamęcie. Działo się to za sprawą dzikiej absurdalności wojny oraz emocji, które wypełniały powietrze, rozmowy, gazety i które wbrew mojej woli często na mnie oddziaływały. Gdy wróciłem do Rosji i na nowo doświadczyłem tych samych myśli, z którymi wyruszyłem w drogę, to poczułem wtedy, że moje poszukiwanie i wszystko, co z nim związane, jest o wiele ważniejsze niż cokolwiek, co dzieje się lub mogłoby się dziać w świecie oczywistych absurdów. Powiedziałem sobie wtedy, że trzeba spojrzeć na wojnę jako na jeden z tych generalnie katastrofalnych warunków życia, pośród których musimy żyć, pracować i szukać odpowiedzi na nasze pytania i wątpliwości. Wojna, wielka wojna europejska, w której możliwość nie chciałem wierzyć i której rzeczywistości przez długi czas nie chciałem uznać, stała się faktem. Byliśmy w niej i zobaczyłem, że trzeba to przyjąć jako wielkie memento mori, wskazujące na konieczność pośpiechu i na niemożność wiary w życie, które prowadzi donikąd. Wojna nie mogła osobiście mnie dotknąć, w każdym razie do czasu ostatecznej katastrofy, która wydawała mi się nieunikniona dla Rosji i być może także dla całej Europy. Na razie jednak bezpośrednio nam nie zagrażała. Oczywiście wyglądało na to, że zbliżająca się katastrofa będzie tylko tymczasowa. Nikt wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy z możliwości zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego rozpadu i zniszczenia, w którym w przyszłości mieliśmy żyć.
Podsumowując całość moich wrażeń ze wschodu, w szczególności z Indii, musiałem przyznać, że w momencie powrotu cały mój dylemat wydawał się jeszcze trudniejszy i bardziej skomplikowany niż w chwili wyjazdu. Indie i Wschód nie tylko nie utraciły blasku cudownego, przeciwnie, ów blask nabrał nowych, wcześniej nieobecnych odcieni. Zobaczyłem jasno, że można było tam znaleźć coś, co już dawno przestało istnieć w Europie i uznałem, że obrany przeze mnie kierunek jest właściwy. Ale jednocześnie nabrałem przekonania, że tajemnica została o wiele lepiej i głębiej ukryta, niż mogłem to wcześniej przewidzieć. Gdy wyruszałem w podróż, wiedziałem już wtedy, że będę szukał szkoły, czy też szkół. O tym wiedziałem już od dawna. Pojąłem, że osobiste, indywidualne wysiłki są niewystarczające i że konieczne stało się nawiązanie kontaktu z rzeczywistą, żywą myślą, która gdzieś istnieje, ale utraciliśmy z nią kontakt. To rozumiałem, ale sama idea szkół podczas moich podróży uległa wielu zmianom. Z jednej strony stała się ona prostsza i bardziej konkretna, choć jednocześnie jakby chłodniejsza i bardziej oddalona. Chcę dodać, że szkoły utraciły wiele ze swego bajkowego charakteru. Przed wyjazdem, myśląc o szkołach, ciągle jeszcze dopuszczałem do siebie wiele z tego, co fantastyczne. Dopuszczałem. Jest może zbyt mocnym słowem. Powinienem raczej powiedzieć, że marzyłem o możliwości niefizycznego kontaktu ze szkołami. Kontaktu, że tak powiem, na innej płaszczyźnie. Nie mogłem tego jasno wytłumaczyć, ale wydawało mi się, że nawet sam początek kontaktu ze szkołą może mieć cudowny charakter. Na przykład wyobrażałem sobie możliwość nawiązania kontaktu ze szkołami z odległej przeszłości, ze szkołami Pitagorasa, ze szkołami Egiptu, ze szkołami budowniczych Notre Dame i tak dalej. Wydawało mi się, że w momencie nawiązania takiego kontaktu powinny zniknąć bariery czasu i przestrzeni. Już sama idea szkół była na tyle fantastyczna, że nic, co z nią związane, nie wydawało mi się nazbyt fantastyczne. Nie widziałem sprzeczności pomiędzy tymi ideami a moim usiłowaniem odnalezienia szkół w Indiach. Wydawało mi się, że to właśnie w Indiach mogłoby dojść do nawiązania takiego rodzaju kontaktu, który z czasem stałby się trwały i możliwy do utrzymania, niezależnie od wszelkich zewnętrznych przeszkód. W drodze powrotnej, po całej serii spotkań i wrażeń, idea szkół stała się dla mnie o wiele bardziej rzeczywista i dotykalna. Utraciła ona cały swój fantastyczny charakter. Stało się tak zapewne głównie dzięki temu, że, jak to wtedy pojąłem, szkoła wymaga nie tylko poszukiwania, ale też selekcji lub wyboru, którego sami musimy dokonać. O tym, że szkoły istniały, nie wątpiłem. Jednocześnie doszedłem do przekonania, że szkoły, o których słyszałem i z którymi mogłem wejść w kontakt, nie były szkołami dla mnie. Były to szkoły o otwarcie religijnym lub na wpół religijnym charakterze, jednocześnie jednak dewocyjne w swym tonie. Szkoły te nie pociągały mnie głównie dlatego, że jeśli miałbym szukać drogi religijnej, to mógłbym znaleźć ją już w Rosji. Inne szkoły, jak na przykład szkoły uczniów Ramakryszny, były nieco sentymentalne, moralno-filozoficzne, z odcieniem ascetyzmu. Ludzie związani z tymi szkołami byli mili, ale nie czułem, by byli oni posiadaczami rzeczywistego poznania. Inne szkoły, te, które opisywano jako szkoły jogi, a które opierają się na technice wytwarzania stanu transu, miały w moich oczach coś ze spirytyzmu. Nie potrafiłem im zaufać, bo wszystkie ich domniemane osiągnięcia były tylko okłamywaniem siebie albo też
tym, co prawosławni mistycy, mam na myśli rosyjską literaturę klasztorną, nazwali pięknem lub nęceniem. Istniał też inny rodzaj szkół, z którymi nie byłem w stanie nawiązać kontaktu i o których tylko słyszałem. Szkoły te obiecywały bardzo dużo, ale też bardzo wiele wymagały. I to wymagały wszystkiego od razu. Musiałbym więc w takim wypadku pozostać w Indiach i porzucić myśli o powrocie do Europy. To znaczy odrzucić wszystkie moje idee, dążenia, plany i zacząć podążać drogą, o której nic naprzód nie mogłem wiedzieć. Szkoły te bardzo mnie interesowały, a ludzie będący z nimi w kontakcie i którzy powiedzieli mi o nich, wyraźnie wyrastali ponad przeciętność. Ciągle jednak wydawało mi się, że muszą też istnieć szkoły na swój sposób bardziej racjonalne i że człowiek ma do pewnego stopnia prawo wiedzieć, dokąd zmierza. W tym samym czasie doszedłem do wniosku, że bez względu na to, jak nazywa się dana szkoła, okultystyczna, ezoteryczna czy jogi, to na zwykłym, ziemskim poziomie powinna ona istnieć tak jak szkoła każdego innego rodzaju. Na przykład szkoła malarstwa, tańca czy medycyny. Zrozumiałem, że myślenie o szkołach na innej płaszczyźnie było tylko oznaką słabości i marzeniem zajmującym miejsce rzeczywistego poszukiwania. Zrozumiałem, że marzenia są jedną z podstawowych przeszkód na naszej ewentualnej drodze do cudownego. W trakcie wyprawy do Indii poczyniłem plany dalszych podróży. Tym razem chciałem zacząć od muzułmańskiego wschodu, głównie rosyjskiej Azji Środkowej i Persji. Żadnemu z tych planów nie dane było jednak się zrealizować. Z Londynu, przez Norwegię, Szwecję i Finlandię dotarłem do Petersburga, nazywającego się już wtedy Piotrograd, przepełnionego spekulacją i patriotyzmem. Wkrótce potem wyjechałem do Moskwy i rozpocząłem pracę redakcyjną dla gazety, do której pisałem z Indii. Zatrzymałem się tam około 6 tygodni i w tym czasie miał miejsce mały epizod wiążący się z wieloma rzeczami, które zdarzyły się potem. Pewnego dnia, przygotowując w biurze redakcji następny numer gazety, natrafiłem na notatkę. Myślę, że to było w Głosie Moskwy, nawiązującą do scenariusza baletu Walka Magów, którego autorstwo przypisywano, jak to było powiedziane, pewnemu Hindusowi. Akcja baletu miała toczyć się w Indiach i przedstawiać pełny obraz wschodniej magii, łącznie z cudami fakirów, świętymi tańcami itd. Nie podobał mi się nazbyt żwawy ton tej notatki. Ale ponieważ hinduscy autorzy scenariuszy baletowych byli w Moskwie do pewnego stopnia rzadkością, wyciąłem ją i zamieściłem w swojej gazecie z małą wzmianką, że wspomniany balet będzie zawierał wszystko to, czego nie można znaleźć w prawdziwych Indiach, a co stanowi przedmiot poszukiwań wyruszających tam podróżników. Wkrótce z różnych przyczyn porzuciłem pracę w redakcji i wyjechałem do Petersburga. Tam w lutym i marcu 1915 roku wygłaszałem publiczne odczyty na temat moich podróży po Indiach. Odczyty te były zatytułowane „W poszukiwaniu cudownego” i „Zagadnienia śmierci”. W toku tych odczytów, które miały służyć jako wstęp do książki o moich podróżach, książki, które dopiero miałem zamiar napisać, powiedziałem, że w Indiach szukanie cudownego odbywa się nie tam, gdzie powinno, że wszystkie powszechnie znane metody poszukiwań są bezużyteczne i że Indie strzegą swej tajemnicy lepiej niż to wielu ludzi przypuszcza, ale że cudowne jednak tam istnieje, na co wskazuje wiele rzeczy, obok których ludzie przechodzą, nie zdając sobie sprawy z ich ukrytego sensu i znaczenia, lub też nie wiedząc, jak się do nich zbliżyć. Znów miałem na myśli szkoły.
Mimo wojny moje wykłady wywołały duże zainteresowanie. Ponad 1000 osób przychodziło na każdy z nich do sali Aleksandrowskiej Rady Miejskiej w Petersburgu. Otrzymałem wiele listów. Ludzie przychodzili spotkać się ze mną i czułem, że dzięki wspólnemu szukaniu cudownego będzie możliwe zjednoczenie bardzo dużej liczby osób, które nie mogą już dłużej znosić przyjętych form okłamywania i życia w tym zakłamaniu. Po Wielkiej Nocy pojechałem z odczytami do Moskwy. Pośród ludzi, których spotkałem podczas tych odczytów, znalazły się dwie osoby, pewien muzyk i pewien rzeźbiarz, które od razu zaczęły opowiadać mi o istniejącej w Moskwie grupie, która prowadziła różne okultystyczne badania i eksperymenty. Grupa ta kierowana była przez pewnego G, Greka z Kaukazu, który, jak zrozumiałem, był tą samą osobą, co Hindus, autor scenariusza baletu opisanego w notatce prasowej przeczytanej przeze mnie 3 czy 4 miesiące wcześniej. Muszę przyznać, że to, co ci dwaj ludzie opowiedzieli mi o tej grupie i o tym, co się w niej działo, dotyczyło to wszystkiego rodzaju autosugerowanych niesamowitości. W niewielkim stopniu mnie zainteresowało. Dokładnie takie same opowieści słyszałem wiele razy przedtem i miałem już ukształtowaną zdecydowanie opinię na ich temat. Panie, które spostrzegłszy nagle fascynujące, unoszące się w powietrzu oczy, podążają za nimi ulicami, by w końcu dotrzeć do domu pewnego człowieka wschodu, do którego te oczy należą. Ludzie, którzy w obecności tego samego człowieka wschodu czują nagle, że potrafi ich przejrzeć na wskroś, wszystkie ich uczucia, myśli i pragnienia, i którzy mają przy tym dziwne doznania w nogach, co powoduje, że nie są w stanie się poruszyć i podlegają jego mocy do takiego stopnia, że ów nawet na odległość może kierować ich poczynaniami zgodnie z własnym życzeniem. Zawsze wydawało mi się, że tego rodzaju historie są tylko kiepską literaturą. Ludzie sami dla siebie wymyślają cuda i wymyślają dokładnie to, czego się od nich oczekuje. Powstaje z tego mieszanina przesądów, autosugestii i błędnego myślenia. A według mych obserwacji, podobne historie nigdy nie wychodzą na światło dzienne bez pewnej współpracy ze strony osób, do których się one odnoszą. Tak więc, pomny dotychczasowych doświadczeń, dopiero po nieustannych namowach M, jednego z moich nowych znajomych, wyraziłem zgodę na spotkanie i rozmowę z G. Moje pierwsze spotkanie z nim całkowicie zmieniło moją opinię na jego temat, jak również o tym, czego mógłbym się po nim spodziewać. Bardzo dobrze pamiętam to spotkanie. Dotarliśmy do małej kafejki przy hałaśliwej, ale oddalonej od centrum ulicy. Ujrzałem niemłodego już mężczyznę o wschodnich rysach z czarnym wąsem, o przeszywających oczach. Przede wszystkim zadziwił mnie on tym, że wyglądał na przebierańca, który zupełnie nie przystawał do tego miejsca i jego atmosfery. Byłem ciągle jeszcze wypełniony wrażeniami ze wschodu i ten człowiek ubrany w czarne palto z welwetowym kołnierzem i w czarny melonik, człowiek o twarzy indyjskiego radży lub arabskiego szejka, którego spodziewałem się raczej zobaczyć w białym burnusie albo w pozłacanym turbanie, sprawiał tutaj, w tej małej kafejce, będącej miejscem spotkań drobnych handlarzy i pośredników, dziwne, nieoczekiwane i niemal alarmujące wrażenie człowieka w niedobrym przebraniu. Człowieka, którego widok wprowadza cię w zakłopotanie, ponieważ widać, że nie jest on tym, kogo udaje, a jednocześnie trzeba z nim rozmawiać i zachowywać się tak, jakby się tego nie zauważało. Po rosyjsku mówił
Niepoprawnie. Silnym kaukaskim akcentem. I ten akcent, z którym kojarzyło się wszystko oprócz filozoficznych idei, jeszcze bardziej wzmacniał dziwaczność i nieoczekiwany charakter wspomnianego wrażenia. Nie pamiętam, od czego zaczęła się nasza rozmowa. Myślę, że mówiliśmy o Indiach, o ezoteryzmie i o szkołach jogi. Wywnioskowałem, że G dużo podróżował i odwiedził miejsca, o których tylko słyszałem, a które bardzo pragnąłem zobaczyć. Moje pytania nie tylko nie wprowadzały go w zakłopotanie, ale wręcz wydawało mi się, że przykładał się on do każdej odpowiedzi bardziej niż o to prosiłem. Podobał mi się jego sposób mówienia, który był ostrożny i dokładny. M szybko nas opuścił. G opowiedział mi o swojej pracy w Moskwie. Niezupełnie go zrozumiałem. Z tego, co mówił, wynikało, że w jego pracy, w swym charakterze głównie psychologicznej, dużą rolę odgrywała chemia. Oczywiście, ponieważ słuchałem go po raz pierwszy, potraktowałem jego wypowiedź dosłownie. To, o czym mówisz, powiedziałem, przypomina mi coś, co słyszałem o pewnej szkole w południowych Indiach. Pewien bramin, postać wyjątkowa pod wieloma względami, opowiadał młodemu Anglikowi z Travancore o szkole, która badała chemię ludzkiego ciała. Poprzez wprowadzenie lub usuwanie różnych substancji, szkoła ta mogła zmienić moralną i psychologiczną naturę człowieka. To wydaje mi się bardzo bliskie tego, o czym mówisz. Być może, odparł G, ale jednocześnie może to być coś zupełnie innego. Istnieją szkoły, które na pozór stosują podobne metody, lecz pojmują je całkiem odmiennie. Podobieństwo metod, czy nawet idei, niczego nie dowodzi. Jest jeszcze inne pytanie, które bardzo mnie interesuje, powiedziałem. Istnieją substancje zażywane przez joginów w celu wywołania pewnych stanów. Czyż w pewnych wypadkach nie są to narkotyki? Ja sam przeprowadziłem sporo doświadczeń na tym obszarze i wszystko, co przeczytałem na temat magii, całkiem jasno dowodzi mi, że wszelkie szkoły we wszystkich epokach i we wszystkich krajach na szeroką skalę korzystały z pomocy narkotyków w celu wywołania tych stanów, które czynią magię możliwą. Tak, powiedział G. W wielu wypadkach są to substancje, które nazywasz narkotykami, ale można ich używać na wiele całkiem odmiennych sposobów. Istnieją szkoły, które korzystają z narkotyków we właściwy sposób. Ludzie z tych szkół zażywają ich w celu poznania siebie, po to, by wiedzieć z wyprzedzeniem, znać lepiej własne możliwości, wiedzieć naprzód, z góry, to, co w wyniku długiej pracy będzie można później osiągnąć. Kiedy człowiek to widzi i jest przekonany, że to, z czym zapoznał się w teorii, naprawdę istnieje, wtedy pracuje świadomie, wie, dokąd zmierza. Jest to czasami najłatwiejsza droga do tego, by przekonać się o rzeczywistym istnieniu tych możliwości, o które często człowiek sam siebie tylko podejrzewa. Istnieje specjalna, związana z tym chemia. Dla każdej funkcji można odnaleźć szczególne, odnoszące się do niej substancje. Każda funkcja może zostać wzmocniona lub osłabiona, pobudzona lub uśpiona. Do tego, by móc to zrobić, konieczna jest olbrzymia wiedza o ludzkiej maszynie i o tej specjalnej chemii. We wszystkich szkołach korzystających z tej metody doświadczenia przeprowadza się jedynie wtedy, gdy rzeczywiście są one konieczne i odbywa się to tylko pod kierunkiem doświadczonych i kompetentnych osób, które potrafią przewidzieć wszystkie wyniki i w razie potrzeby zastosować środki zapobiegające możliwym niepożądanym konsekwencjom. Substancje stosowane w tych szkołach to nie tylko, jak je nazwałeś, narkotyki. Mimo, że wiele z nich rzeczywiście przygotowuje się z narkotyków, takich jak opium, haszysz i tym podobne. Prócz szkół, gdzie przeprowadza się tego typu doświadczenia, istnieją też inne szkoły, które używają tych lub
podobnych substancji, nie w celach doświadczalnych czy badawczych, ale po to, by otrzymać określone, choćby tylko krótkotrwałe, pożądane rezultaty. Dzięki umiejętnemu stosowaniu owych substancji człowiek na pewien czas może stać się bardzo inteligentny lub bardzo silny. Potem oczywiście umiera lub wariuje, ale tego nie bierze się już pod uwagę. I takie szkoły też istnieją. Widzisz więc, że o szkołach powinniśmy mówić ostrożnie. W praktyce mogą one robić podobne rzeczy, ale ich wyniki okazują się zupełnie różne. Bardzo interesowało mnie wszystko to, co mówił G. Dostrzegłem w tym nowe punkty widzenia, niepodobne do niczego, z czym się dotychczas zetknąłem. Poprosił mnie, bym razem z nim pojechał do domu, gdzie mieli się spotkać niektórzy z jego uczniów. Wzięliśmy dorożkę i ruszyliśmy w kierunku Sokolnik. W drodze G opowiadał mi o tym, jak wojna pomieszała wiele jego planów. Wielu z jego uczniów powołano do wojska podczas pierwszej mobilizacji. Przepadł bardzo kosztowny sprzęt i zamówione za granicą przyrządy. Potem mówił o dużych wydatkach związanych z jego pracą, o drogim mieszkaniu, które wynajmował i do którego, jak wywnioskowałem, teraz jechaliśmy. Następnie powiedział mi, że jego praca zainteresowała kilka dobrze znanych w Moskwie osobistości, profesorów i artystów, jak się wyraził. Gdy zapytałem go dokładnie, o kogo chodzi, nie podał mi żadnego nazwiska. Pytam się, powiedziałem, ponieważ sam jestem rodowitym moskwiczaninem, a poza tym przez 10 lat, przez które przepracowałem tutaj w redakcjach różnych gazet, prawie wszystkich zdążyłem już poznać. G nic na to nie odpowiedział. Dotarliśmy do dużego, pustego mieszkania położonego nad miejską szkołą, które bez wątpienia należało do nauczycieli z tej szkoły. Myślę, że to było w miejscu dawnego Czerwonego Stawu. W mieszkaniu znajdowało się kilkoro uczniów G. Trzech czy czterech młodych mężczyzn i dwie kobiety, obie wyglądające na nauczycielki. Bywałem już przedtem w takich mieszkaniach. Brak mebli tylko mnie utwierdził w moim przekonaniu. Miejskie nauczycielki nie otrzymały umeblowania. Pomyślałem o tym i postępowanie G wydało mi się dziwne. Po co opowiedział mi tę całą historię o nieprawdopodobnych wydatkach związanych z tym mieszkaniem? Mieszkanie to po pierwsze nie było jego, po drugie nie płaciło się za nie czynszu, a po trzecie nie mogło kosztować więcej niż 10 funtów na miesiąc. Było coś tak szczególnego w tym oczywistym blefie, że pomyślałem wtedy, iż musi to coś oznaczać. Trudno mi otworzyć początek rozmowy z uczniami G. Pewne rzeczy, które usłyszałem, zdziwiły mnie. Próbowałem dowiedzieć się, na czym polega ich praca, ale nie udzielali mi oni żadnych bezpośrednich odpowiedzi, czasami obstając przy dziwnej i niezrozumiałej dla mnie terminologii. Zaproponowano mi wysłuchanie początku pewnego opowiadania, napisanego, jak mi powiedziano, przez jednego z uczniów G, którego akurat nie było w Moskwie. Naturalnie zgodziłem się. Jeden z obecnych zaczął czytać na głos z rękopisu. Autor tekstu opisywał, jak spotkał G i zawarł z nim znajomość. Zwróciłem uwagę na fakt, że opowiadanie zaczynało się od tego, iż autor natrafił na tę samą wzmiankę o balecie Walka Magów, którą zimą przeczytałem w Głosie Moskwy. Podczas pierwszego spotkania z G autor poczuł się tak, informacja ta sprawiła mi dużą przyjemność, ponieważ tego właśnie oczekiwałem, jakby G położył go sobie na dłoni, zważył i odłożył z powrotem na bok. Opowiadanie nosiło tytuł Przebłyski prawdy i najwyraźniej napisane zostało przez kogoś, kto nie miał żadnego literackiego doświadczenia. Pomimo to robiło wrażenie, ponieważ zawierało przesłanki systemu, w którym wyczuwałem coś bardzo interesującego, choć sam nie potrafiłem tego ani nazwać, ani sformułować. Były tam także zgoła nieoczekiwane opinie na temat sztuki,
które znalazły we mnie bardzo głęboki oddźwięk. Później dowiedziałem się, że autor opowiadania był postacią wymyśloną, a początek opowiadania napisało dwóch obecnych przy czytaniu uczniów G w celu prezentacji jego idei w formie literackiej. Jeszcze później usłyszałem, że pomysł opowiadania należał do samego G. Czytanie pierwszego rozdziału dobiegło końca. G przez cały czas uważnie słuchał. Siedział na sofie z jedną nogą podwiniętą pod siebie, popijając ze szklanki czarną kawę, paląc i spoglądając na mnie od czasu do czasu. Podobały mi się jego ruchy, w których było wiele z kociego wdzięku i pewności siebie. Nawet w milczeniu G było coś, co odróżniało go od innych. Czułem, że wolałbym go spotkać nie w Moskwie, nie w tym mieszkaniu, ale w jednym z miejsc, z których dopiero co wróciłem, na krużganku jednego z meczetów w Kairze, w którymś z leżących w gruzach miast na Cejlonie, albo też w jednej ze świątyń południowej Indii, w Tandżurze, Tiruchirappalli czy Madujaru. No, jak ci się podoba to opowiadanie? Zapytał G po chwili milczenia, gdy czytanie dobiegło już końca. Powiedziałem, że słuchałem go z zainteresowaniem, ale z mojego punktu widzenia jego wadą był brak jasności co do tego, czego ono miało dotyczyć. Autor opowiadania mówi o bardzo silnym wrażeniu, jakie wywarła na nim doktryna, z którą się zetknął, ale nie udziela on żadnych ścisłych informacji na temat samej tej doktryny. Osoby obecne w mieszkaniu zaczęły ze mną dyskutować, wskazując na to, że najważniejsza część opowiadania umknęła mojej uwadze. Sam G nie powiedział nic. Kiedy zapytałem ich o to, jaki system studiowali i jakie były wyróżniające go cechy, odpowiedzieli mi w bardzo niejasny sposób. Potem mówili o pracy nad sobą, ale nie umieli mi wytłumaczyć, na czym ta praca miała polegać. Generalnie rzecz biorąc, moja rozmowa z uczniami G przebiegała niezbyt dobrze. Czułem, że jest w nich coś wyrachowanego i sztucznego, tak jakby odgrywali wcześniej wyuczoną rolę. Poza tym uczniowie nie pasowali do nauczyciela. Wszyscy należeli do owej szczególnej warstwy, raczej biednej moskiewskiej inteligencji, którą bardzo dobrze znałem i po której nie mogłem spodziewać się niczego ciekawego. Uważałem nawet za bardzo dziwne, iż spotkałem ich na drodze do cudownego. Jednocześnie wydawało mi się, że wszyscy są całkiem miłymi i przyzwoitymi ludźmi. Opowieści, które usłyszałem od M, w oczywisty sposób nie pochodziły od nich i ich nie dotyczyły. Chciałem cię o coś zapytać, powiedział G po przerwie. Czy ten artykuł mógłby zostać opublikowany w gazecie? Myśleliśmy, że w ten sposób moglibyśmy zapoznać szersze kręgi z naszymi ideami. To zupełnie niemożliwe, odpowiedziałem. To nie jest artykuł, to znaczy coś, co się zaczyna i kończy. To jest zaledwie początek opowiadania i do tego za długi dla gazety. Widzisz, my przeliczamy materiał na wiersze. Czytanie tego tekstu zajęło 2 godziny. Jest tu około 3000 wierszy. Wiesz, co w gazecie nazywamy felietonem? Przeciętny felieton ma około 300 wierszy. Tak więc tylko ta część opowiadania zajęłaby miejsce 10 felietonów. W gazetach moskiewskich felieton w odcinkach jest drukowany co najwyżej raz na tydzień, a zatem zajęłoby to 10 tygodni. Tymczasem jest to rozmowa na jedną noc. Jeśli można by to opublikować, to tylko w miesięczniku, ale ja w tej chwili nie znam żadnego, który by się do tego nadawał. Zresztą w takim wypadku, zanim cokolwiek zostałoby postanowione, wymagano by od razu pokazania całego tekstu. G nie powiedział nic i na tym rozmowa się zakończyła. W samym G od razu poczułem jednak coś niezwykłego i w ciągu wieczoru wrażenie to się tylko potęgowało. Gdy go opuszczałem,
przebiegła mi przez głowę myśl, że muszę natychmiast, niezwłocznie umówić się z nim na następne spotkanie, bo jeśli tego nie zrobię, to mogę stracić z nim wszelki kontakt. Zapytałem, czy przed moim wyjazdem do Petersburga mógłbym jeszcze raz się z nim zobaczyć. Powiedział, że następnego dnia będzie o tej samej godzinie w tej samej kawiarni. Wyszedłem razem z jednym z młodszych mężczyzn. Sam czułem się bardzo dziwnie. Długie czytanie, z którego niewiele zrozumiałem, ludzie, którzy nie odpowiadali na moje pytania, niecodzienny sposób zachowania G i jego wpływ na otaczających go ludzi, który przez cały czas wyczuwałem, wszystko to nieoczekiwanie wywołało we mnie pragnienie śmiechu, krzyku, śpiewu, tak jakbym dopiero co uciekł ze szkoły albo z jakiegoś dziwnego zamknięcia. Chciałem przekazać swoje wrażenia towarzyszącemu mi młodemu człowiekowi. Chciałem pożartować z G i z tego nudnego i pretensjonalnego opowiadania. Od razu wyobraziłem sobie, jak opowiadam to wszystko swoim przyjaciołom. Na szczęście powstrzymałem się w porę. Ależ on od razu pójdzie do nich zadzwonić. Oni wszyscy są przecież przyjaciółmi. Próbowałem więc się pohamować i bez słowa doszliśmy do tramwaju, który zawiózł nas w stronę centrum Moskwy. Po dosyć długiej podróży dojechaliśmy do ochotnego riadu, niedaleko którego mieszkałem. Tam milcząco powiedzieliśmy sobie do widzenia i rozeszliśmy się. I tak następnego dnia, dzień potem, jak i każdego kolejnego dnia, przychodziłem do tej samej kawiarni, w której po raz pierwszy spotkałem się z G. W ciągu tygodnia spędzonego w Moskwie widywałem go codziennie. Szybko stało się dla mnie jasne, że wiedział on wiele z tego, co ja chciałem wiedzieć. Między innymi wyjaśnił mi pewne zjawiska, z którymi zetknąłem się w Indiach, a których nikt ani tam, na miejscu, ani potem nie był w stanie mi wytłumaczyć. W jego wyjaśnieniach czułem pewność specjalisty i bardzo delikatną analizę faktów, a także system, którego nie umiałem uchwycić, ale którego obecność zaczynałem już wyczuwać, jako że wyjaśnienia G prowokowały do tego, by myśleć nie tylko o dyskutowanych faktach, ale także o wielu innych sprawach, które zauważałem albo których istnienie przeczuwałem. Grupy G już więcej nie spotkałem. O samym sobie G mówił bardzo niewiele. Raz czy dwa wspomniał o swoich podróżach na wschód. Ciekawiło mnie, gdzie przebywał, ale nie byłem w stanie dokładnie tego ustalić. Co do jego pracy w Moskwie, to G powiedział mi, że prowadzi dwie niepowiązane ze sobą grupy zajmujące się różną pracą, zgodnie ze stopniem ich przygotowania i ich sił, jak się wyraził. Wszyscy członkowie grup płacili 1000 rubli na rok i byli w stanie pracować z G, nie porzucając swoich normalnych zajęć. Powiedziałem, że według mnie 1000 rubli na rok może stanowić opłatę zbyt dużą dla wielu osób nieposiadających niezależnych środków utrzymania. G odrzekł, że żaden inny układ nie byłby możliwy, ponieważ ze względu na charakter prac nie może on mieć wielu uczniów. Jednocześnie nie chce i nie powinien, podkreślił to, wydawać swoich własnych pieniędzy na organizację pracy. Jego działalność z natury nie jest i nie może być charytatywna, a jego uczniowie sami powinni znaleźć środki na wynajęcia mieszkań, gdzie mogliby się spotykać i przeprowadzać doświadczenia. Dodał jeszcze, że obserwacje wykazały, iż ludzie, którzy są słabi w życiu, okazują się słabi w pracy. Istnieje kilka aspektów tej idei, powiedział G. Praca każdej osoby może pociągnąć za sobą wydatki, podróże itd., jeśli jej życie jest tak źle zorganizowane, że zdobycie 1000 rubli sprawia jej kłopot, to lepiej dla niej, żeby tej pracy nie podejmowała. Przypuśćmy, że w ciągu roku jej praca wymaga wyjazdu do Kairu lub jakiegoś innego miejsca. Musi mieć na to środki. Dzięki temu zadaniu możemy się przekonać, czy dana osoba jest w stanie pracować z nami, czy nie. Poza tym, kontynuował G,
Mam o wiele za mało wolnego czasu, by móc poświęcać go dla innych, nie będąc nawet pewnym tego, czy im to dobrze zrobi. Bardzo cenię sobie swój czas, ponieważ potrzebuję go do mojej własnej pracy i ponieważ nie mogę i, jak już wcześniej powiedziałem, nie chcę spędzać go bezproduktywnie. Istnieje jeszcze inna strona tego zagadnienia. Ludzie nie doceniają sprawy, jeśli za nią nie płacą. Słuchałem tego z dziwnym uczuciem. Z jednej strony wszystko, co G powiedział, odpowiadało mi. Pociągał mnie brak jakichkolwiek wątków sentymentalnych, brak konwencjonalnej gadki o altruizmie, słów o pracy dla dobra ludzkości itd. Z drugiej strony dziwiło mnie widoczne pragnienie G, by przekonać mnie o czymś, co wiąże się z problemem pieniędzy, podczas gdy mnie wcale nie trzeba było przekonywać. Jeśli istniało cokolwiek, z czym się nie zgadzam, to tylko to, że G będzie w stanie w sposób, który opisał, zebrać dostateczną ilość pieniędzy. Zdawałem sobie sprawę, że żaden ze spotkanych przeze mnie uczniów G nie będzie mógł zapłacić 1000 rubli rocznie. Jeśli G rzeczywiście znalazł na wschodzie widoczne i dotykalne ślady ukrytego poznania i jeśli chce kontynuować badania w tym kierunku, to jest jasne, że praca ta wymaga funduszów, tak jak każde naukowe przedsięwzięcie. Każda wyprawa do jakiejś nieznanej części świata, jak odkopywanie pradawnego miasta lub badania wymagające wielu specjalnych fizycznych i chemicznych doświadczeń. Zupełnie nie trzeba mnie było o tym przekonywać. Przeciwnie, już wcześniej myślałem, że jeśli G dałby mi możliwość bliższego zapoznania się z jego działalnością, to prawdopodobnie powinienem znaleźć potrzebne fundusze, by jego praca miała należyte zabezpieczenie i by mógł on zaangażować większą liczbę przygotowanych ludzi. Ale oczywiście ciągle jeszcze miałem bardzo mglisty obraz tego, na czym ta praca mogła polegać. Nie mówiąc wprost, G dał mi do zrozumienia, że jeśli wyraziłbym takie życzenie, to przyjąłbym je na jednego ze swoich uczniów. Powiedziałem mu, że z mojej strony główną przeszkodą jest fakt, iż nie mogę dłużej pozostać w Moskwie, ponieważ jestem umówiony z wydawcą w Petersburgu, gdzie przygotowuję kilka książek do druku. G odpowiedział mi, że czasami jeździ do Petersburga i obiecał, że wkrótce tam zawita, poinformowawszy mnie wcześniej o swoim przyjeździe. A jeśli przyłączyłbym się do twojej grupy, powiedziałem do G, to będę musiał stanąć przed bardzo trudnym problemem. Nie wiem, czy wymagasz od swoich uczniów zachowania w tajemnicy tego, czego uczą się od ciebie, ja jednak nie mogę ci tego obiecać. Dwukrotnie w moim życiu miałem możliwość przyłączenia się do grup zajmujących się pracą, która, sądząc po twoim opisie, wydaje się podobna do twojej, a która wtedy bardzo mnie interesowała. W obu wypadkach to przyłączenie wiązało się z wyrażaniem zgody lub przyrzeczeniem dochowania tajemnicy na temat tego, czego mogłem się tam nauczyć. W obu wypadkach odmówiłem, ponieważ jestem przede wszystkim pisarzem i chcę być całkowicie wolny. Chcę sam decydować o tym, co powinienem, a czego nie powinienem napisać. Jeśli obiecam zachować w tajemnicy coś, co mi powiedziano, to później będzie mi niezwykle trudno oddzielić to, co mi powiedziano, od tego, co pojawiło się w moim własnym umyśle w związku, czy też nawet bez związku z tym samym tematem. Na przykład, na razie wiem bardzo niewiele o twoich ideach, ale jestem pewien, że jeśli zaczniemy rozmawiać, to bardzo szybko dojdziemy do zagadnień czasu, przestrzeni, wyższych wymiarów itd. To są zagadnienia, nad którymi pracuję już od wielu lat. Nie wątpię, że muszą one zajmować dużo miejsca w twoim systemie. G przytaknął. Widzisz zatem, mówiłem dalej, że gdybyśmy teraz rozmawiali pod przysięgą dochowania tajemnicy, to już po pierwszej rozmowie nie wiedziałbym, co mogę, a czego nie mogę napisać. Ale jakie jest twoje zdanie na ten temat? Zapytał G. Nie wolno zbyt dużo mówić. Istnieją rzeczy, które mówi się tylko uczniom. Mógłbym zaakceptować taki warunek tylko tymczasowo, powiedziałem.
Oczywiście byłoby śmieszne, gdybym od razu zaczął pisać o tym, czego się od ciebie uczę. Ale jeśli w gruncie rzeczy nie życzysz sobie, by utrzymywać twoje idee w tajemnicy i troszczysz się tylko o to, by nie były one przekazywane w przeinaczonej formie, to w takim wypadku mogę przystać na ten warunek i poczekać do czasu, gdy będę miał lepsze zrozumienie twojego nauczania. Spotkałem kiedyś grupę ludzi, którzy przeprowadzili różnorakie doświadczenia naukowe na bardzo szeroką skalę. Ze swojej pracy nie robili tajemnicy, ale stawiali warunek, że nikt nie będzie nic mówić ani opisywać żadnego z ich doświadczeń, jeśli sam nie jest w stanie go przeprowadzić. Dopóki ktoś sam nie umie powtórzyć doświadczenia, to musi zachować milczenie. Nie można tego lepiej sformułować, powiedział G. Jeśli utrzymasz taką zasadę, to ta kwestia nigdy między nami nie powstanie. Czy istnieją jakieś warunki przyłączenia się do twojej grupy? Zapytałem. I czy człowiek, który do niej się przyłączy, musi być przywiązany trwale do grupy i do ciebie? Innymi słowy, chcę wiedzieć, czy wolno mu będzie odejść i porzucić twoją pracę, czy też bierze on na siebie określone zobowiązania? I jak zachowasz się w stosunku do niego, jeśli nie dotrzyma on swoich zobowiązań? Nie ma żadnego rodzaju warunków, powiedział G. I nie może być. Naszym punktem wyjścia jest fakt, że człowiek nie zna siebie i że on nie jest, podkreślił te słowa, to znaczy, że nie jest on tym, kim może i kim powinien być. Z tego powodu nie może zawierać żadnych umów ani też brać na siebie zobowiązań. Nie może on niczego zadecydować o przyszłości. Dzisiaj jest on jedną osobą, a jutro inną. Nie jest więc w żaden sposób z nami związany i jeśli chce, to w dowolnym momencie może porzucić pracę i odejść. Nie istnieją żadne zobowiązania, ani nasze wobec niego, ani jego wobec nas. Jeśli chce, to może zacząć poznawać, będzie musiał poznawać przez długi okres i będzie musiał bardzo dużo pracować nad sobą. Kiedy dostatecznie dużo się nauczy, to wtedy jest to już inna sprawa. Wtedy sam zdecyduje, czy nasza praca podoba mu się, czy nie. Jeśli sobie tego będzie życzył, może pracować z nami, jeśli nie, może odejść. Do tego momentu jest wolny. Jeśli zostanie, to będzie mógł potem dalej decydować i robić plany na przyszłość. Możemy się tutaj posłużyć następującym przykładem. Oczywiście nie na początku, ale później może powstać sytuacja, kiedy człowiek musi, choćby tylko na jakiś czas, zachować w tajemnicy coś, czego się nauczył. Czy człowiek, który sam siebie nie zna, może obiecać, że dochowa tajemnicy? Oczywiście może obiecać, że to zrobi, ale czy może on dotrzymać obietnicy? Przecież on nie jest jeden, znajduje się w nim wielu różnych ludzi. Ktoś w nim obiecuje i wierzy, że chce dochować tajemnicy, ale następnego dnia ktoś inny w nim zdradzi ją żonie albo przyjacielowi przy butelce wina. Jakiś sprytny człowiek może też wypytać go w taki sposób, że on sam nawet nie spostrzeże, jak wszystko ujawnia. Wreszcie może zostać zahipnotyzowany albo niespodziewanie skarcony i przestraszony, a wtedy zrobi wszystko, co zechcesz. Taki rodzaj zobowiązania może on wziąć na siebie? Nie, z takim człowiekiem my nie będziemy poważnie rozmawiać. Aby móc dochować tajemnicy, człowiek musi sam siebie znać i musi być. A człowiek, tak jak wszyscy inni ludzie, bardzo jest od tego daleki. Czasami stawiamy ludziom tymczasowe warunki jako sprawdzian. Zazwyczaj bardzo szybko są one łamane, ale ponieważ nigdy nie ujawniamy żadnej poważnej tajemnicy człowiekowi, któremu nie ufamy, to nie ma to w ogóle znaczenia. Mam na myśli to, że dla nas jest to bez znaczenia, choć z pewnością zerwany zostaje wtedy nasz związek z tym człowiekiem i traci on swoją szansę, by się od nas czegoś nauczyć. Może to także mieć wpływ na wszystkich jego bliskich przyjaciół, choć oni sami mogą się tego nie spodziewać.
Pamiętam, że podczas jednej z moich rozmów z G w pierwszym tygodniu naszej znajomości mówiłem o swoim zamiarze ponownego wyjazdu na wschód. Czy warto o tym myśleć i czy mogę znaleźć tam to, czego szukam? Zapytałem G. Dobrze jest pojechać tam na wypoczynek, na wakacje, odpowiedział G. Ale po to, czego ty szukasz, nie warto tam jechać. Wszystko to można znaleźć tutaj. Zrozumiałem, że mówił o pracy z nim, ale czy szkoły, które znajdują się, że tak powiem, na miejscu otoczone tradycją, nie mają pewnej przewagi? Zapytałem. G, odpowiadając na to pytanie, powiedział mi kilka rzeczy, które zrozumiałem dopiero później. Gdybyś nawet odnalazł szkołę, to odnalazłbyś tylko szkoły filozoficzne, powiedział. W Indiach znajdują się tylko szkoły filozoficzne. Już dawno temu zostało to tak podzielone. W Indiach filozofia, w Egipcie teoria, na terenie dzisiejszej Persji, Mezopotamii i Turkistanu praktyka. Czy jest tak do dzisiaj? Zapytałem. Po części jest tak nawet teraz, powiedział, ale ty nie rozumiesz jasno tego, co mam na myśli, mówiąc o filozofii, teorii i praktyce. Te słowa należy pojmować w zupełnie inny sposób, niż się je zazwyczaj pojmuje. Wracając do szkół, to istnieją tylko szkoły specjalistyczne, nie ma szkół ogólnych. Każdy nauczyciel albo guru jest specjalistą w jednej dziedzinie. Jeden jest astronomem, drugi rzeźbiarzem, a trzeci muzykiem. Wszyscy uczniowie najpierw muszą studiować dziedzinę, w której wyspecjalizował się nauczyciel, a dopiero później inne przedmioty. Poznanie wszystkiego zajęłoby więc 1000 lat. Ale w jaki sposób ty poznawałeś? Nie byłem sam. Znajdowali się pośród nas wszelkiego rodzaju specjaliści. Każdy badał pod lotem swojej własnej specjalizacji. Potem, gdy się spotkaliśmy, zebraliśmy wszystko razem, czego się dowiedzieliśmy. A gdzie są teraz twoi towarzysze? Gdzie przez chwilę milczał, po czym wpatrując się w przestrzeń, powoli powiedział: niektórzy umarli, niektórzy pracują, inni odeszli w odosobnienie. To ostatnie słowo, pochodzące z języka klasztornego, a usłyszane tak nieoczekiwanie, wywołało we mnie jakieś dziwne i niezręczne uczucie. Jednocześnie miałem wrażenie, że G prowadzi pewną grę, tak jakby rozmyślnie próbował od czasu do czasu podrzucić mi słowo, które mnie zainteresuje i spowoduje, że moje myśli pobiegną w określonym kierunku. Kiedy próbowałem zapytać go bardziej konkretnie, gdzie znalazł to, co teraz wie, oraz jakie jest źródło jego wiedzy i jak daleko sięga ta wiedza, nie dawał mi żadnej odpowiedzi wprost. Wiesz, powiedział G, kiedy pojechałeś do Indii, to o twojej podróży i o twoich celach pisano w gazetach. Poleciłem wtedy moim uczniom, żeby przeczytali twoje książki, określili, kim jesteś i ustalili na tej podstawie to, co będziesz w stanie znaleźć. Wiedzieliśmy więc, co znajdziesz, kiedy ty jeszcze byłeś w drodze. Na tym rozmowa zakończyła się. Pewnego razu spytałem G o to, czy balet, o którym pisano w gazetach i o którym była także mowa w opowiadaniu Przebłyski Prawdy, miał być rodzajem misterium. Mój balet nie jest misterium, powiedział G. Chodziło mi o stworzenie interesującego i pięknego widowiska. Oczywiście jest tam pewne, ukryte za zewnętrzną formą znaczenie, ale nie było moim celem ujawnianie i podkreślanie tego znaczenia. Ważne miejsce w tym balecie zajmują pewne tańce. Pokrótce ci to wyjaśnię. Wyobraź sobie, że w celu zbadania ruchów ciał niebieskich, powiedzmy planet Układu Słonecznego, zbudowano specjalny mechanizm, który wizualnie przedstawia prawa rządzące tymi ruchami i który jednocześnie przypomina nam o nich. W tym mechanizmie każda planeta jest reprezentowana przez odpowiedniej wielkości kulę i znajduje się w pewnej odległości od centralnej kuli reprezentującej Słońce.
Kiedy mechanizm zostaje wprowadzony w ruch, wszystkie kule zaczynają krążyć i poruszać się wzdłuż wyznaczonych torów, odtwarzając w formie wizualnej prawa, które rządzą ruchami planet. Ten mechanizm przypomina ci o wszystkim, co wiesz na temat Układu Słonecznego. Coś podobnego istnieje w rytmie pewnych tańców. W ściśle określonych ruchach i układach są odtwarzane wizualnie pewne prawa czytelne dla tych, którzy je znają. Takie tańce nazywane są tańcami świętymi. Podczas moich podróży na wschodzie wielokrotnie widziałem takie tańce wykonywane w trakcie świętych nabożeństw w różnych starożytnych świątyniach. Niektóre spośród tych tańców zostały otworzone w walce magów. Trzy idee leżą u podstawy walki magów, ale jeśli wystawię ten balet na zwykłej scenie, to publiczność nigdy tych idei nie zrozumie. Z tego co powiedział, zrozumiałem, że nie chodziło o balet w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale o rodzaj dramatycznych i mimicznych scen połączonych wspólnym wątkiem z akompaniamentem muzyki i zawierających pieśni oraz tańce. Najbardziej odpowiednią nazwą dla tych scen byłaby rewia, ale bez żadnych elementów komicznych. Ów balet, czy też rewia, miał nazywać się walką magów. Główne sceny przedstawiały szkoły czarnego maga i białego maga wraz z ćwiczeniami wykonywanymi przez uczniów obu szkół i walki pomiędzy nimi. Akcja toczyłaby się na tle życia miasta wschodu, byłaby urozmaicona świętymi tańcami, tańcami derwiszów i różnymi wschodnimi tańcami ludowymi. Wszystko to zostałoby przeplecione historią miłosną, która sama w sobie miałaby alegoryczne znaczenie. Byłem szczególnie zaintrygowany, gdy G powiedział, że ci sami wykonawcy mieliby grać i tańczyć w scenie białego maga i w scenie czarnego maga oraz że oni sami i ich ruchy musiały być w pierwszej scenie pociągające i piękne, a w drugiej brzydkie i nieharmonijne. Rozumiesz, że dzięki temu ujrzą oni i poznają wszystkie swoje strony. W rezultacie balet będzie miał niezwykłe znaczenie dla poznawania siebie, powiedział G. Nie było to wówczas wcale dla mnie jasne. Uderzyła mnie jednak pewna sprzeczność. W notatce, którą widziałem w gazecie, było powiedziane, że twój balet będzie wystawiony w Moskwie i że wystąpią w nim dobrze znani tancerze. Jak godzisz to z ideą poznawania siebie? Zapytałem. Oni nie będą grali i tańczyli w celu poznawania siebie samych. To wszystko nie jest jeszcze przesądzone, powiedział G. Autor notatki, którą przeczytałeś, nie był w pełni poinformowany. Wszystko może okazać się całkiem inne, aczkolwiek z drugiej strony uczestniczący w balecie będą widzieć siebie, niezależnie od tego, czy im się podoba, czy nie. A kto pisze muzykę? Zapytałem. To także nie jest postanowione, rzekł. Nic więcej już nie powiedział, a o samym balecie usłyszałem ponownie w 5 lat później. Pewnego razu miałem okazję rozmawiać z G w Moskwie. Mówił o Londynie, gdzie niedawno spędziłem trochę czasu, o mechanizacji, która rozwijała się w dużych europejskich miastach i bez której życie i praca w tych ogromnych, wirujących, mechanicznych zabawkach byłaby prawdopodobnie niemożliwa. Ludzie zamieniają się w maszyny, powiedziałem. I bez wątpienia staną się kiedyś doskonałymi maszynami, ale nie wierzę, by mogli myśleć. Gdyby próbowali myśleć, to nie mogliby zostać doskonałymi maszynami. Tak, odparł G. To prawda, ale tylko częściowo. Przede wszystkim zależy od pytania, którego umysłu będą oni używać w swojej pracy. Jeśli ludzie używają właściwego umysłu, to wtedy są w stanie nawet lepiej myśleć w wirze całej ich pracy z maszynami. Ale powtarzam, tylko jeśli myślą właściwym umysłem. Nie rozumiałem, co G uważał za właściwy umysł i pojąłem to dopiero wiele później. Po drugie, kontynuował, mechanizacja, o której mówisz, nie jest wcale niebezpieczna.
Człowiek może być człowiekiem, położył nacisk na to słowo, pracując z maszynami. Istnieje inny rodzaj mechanizacji, który jest o wiele bardziej niebezpieczny. Bycie samemu maszyną. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że wszyscy ludzie sami są maszynami? Tak, powiedziałem. Z czysto naukowego punktu widzenia wszyscy ludzie są maszynami rządzonymi przez zewnętrzne wpływy. Ale powstaje pytanie, czy można w całości zaakceptować ten naukowy punkt widzenia? Naukowy czy też nie? Dla mnie to wszystko jedno, powiedział G. Chcę, żebyś zrozumiał, co mówię. Spójrz, ci wszyscy ludzie, których widzisz, wskazał ręką na ulicę, są po prostu maszynami, niczym innym. Chyba rozumiem, co masz na myśli, powiedziałem. Często zastanawiałem się, jak niewiele rzeczy na tym świecie może przeciwstawić się tej formie mechanizacji i wybrać własną ścieżkę. I tu właśnie popełniasz największy błąd, rzekł G. Myślisz, że istnieje coś, co wybiera swoją własną ścieżkę? Coś, co może przeciwstawić się mechanizacji? Myślisz, że nie wszystko jest jednakowo mechaniczne? Oczywiście, że nie, powiedziałem. Sztuka, poezja, myśl są zjawiskami należącymi do całkiem innego porządku. Dokładnie do tego samego porządku, powiedział G. Te działania są tak samo mechaniczne jak wszystkie inne. Ludzie są maszynami i niczego oprócz mechanicznych czynności nie można od maszyn oczekiwać. W porządku, powiedziałem, ale czyż nie istnieją ludzie, którzy nie są maszynami? Być może istnieją, rzekł G., tylko że nie są to ci ludzie, których widujesz. Ty ich nie znasz. Chcę, żebyś to właśnie zrozumiał. Wydało mi się raczej dziwne, że kładł on tak duży nacisk na ten punkt. To, co powiedział, uważałem za oczywiste i niepodważalne. Jednocześnie nigdy nie przepadałem za takimi skrótowymi, wszechobejmującymi metaforami. Pomijały one zawsze punkty rozróżnienia. Ja zaś zawsze utrzymywałem, że różnice są rzeczą najważniejszą i że po to, by coś zrozumieć, trzeba najpierw zobaczyć punkty zróżnicowania. Czułem więc, iż jest to dziwne, że G kładł nacisk na ideę, która sprawiała wrażenie oczywistej, zakładając, że nie jest ona zbyt absolutna i że dopuszcza wyjątki. Ludzie są tak do siebie niepodobni, powiedziałem. Nie uważam, żeby można było ich wszystkich opatrzyć tą samą etykietą. Istnieją dzicy, istnieją ludzie zmechanizowani, intelektualiści, geniusze. To prawda, powiedział G. Ludzie są bardzo niepodobni do siebie, ale ty nie znasz i nie możesz dostrzec rzeczywistych, istniejących pomiędzy nimi różnic. Różnica, o której mówisz, po prostu nie istnieje. Trzeba to zrozumieć. Wszyscy ludzie, których widzisz, których znasz, których może będziesz mógł poznać, są maszynami, rzeczywistymi maszynami, pracującymi, jak sam to powiedziałeś, wyłącznie pod wpływem zewnętrznych oddziaływań. Jako maszyny się urodzili, jako maszyny umrą. W jaki sposób dzicy i intelektualiści mieszczą się w tym schemacie? Nawet teraz dokładnie, w tej chwili, kiedy rozmawiamy, kilka milionów maszyn próbuje nawzajem się unicestwić. Czym one się od siebie różnią? Gdzie są dzicy, a gdzie intelektualiści? Oni wszyscy są do siebie podobni. Ale istnieje możliwość, by przestać być maszyną. I o tym powinniśmy myśleć, a nie o różnych rodzajach istniejących maszyn. Oczywiście są różne maszyny. Samochód jest maszyną, gramofon jest maszyną i strzelba jest maszyną. Ale co z tego? To bez różnicy. Oni wszyscy są maszynami. W związku z tą rozmową przypomniałem sobie też jeszcze inną. Jakie jest twoje zdanie na temat współczesnej psychologii? Zapytałem pewnego razu G, mając zamiar podjąć temat psychoanalizy, która od samego początku jej istnienia wzbudzała we mnie nieufność. Ale G nie pozwolił mi posunąć się tak daleko. Zanim zaczniemy mówić o psychologii, musimy jasno określić, do kogo ona się odnosi, a do kogo nie, powiedział. Psychologia odnosi się do ludzi,
do ludzkich istot. Jakaż psychologia, podkreślił to słowo, może dotyczyć maszyn? Mechanika, a nie psychologia, jest konieczna do studiowania maszyn. To dlatego właśnie my zaczynamy od mechaniki. Stąd do psychologii prowadzi jeszcze bardzo długa droga. A czy można zaprzestać być maszyną? Zapytałem. A, to jest pytanie. Jeśli byś częściej stawiał takie pytania, to być może moglibyśmy w naszych rozmowach do czegoś dojść. Istnieje możliwość, by zaprzestać być maszyną, ale do tego konieczna jest przede wszystkim znajomość maszyny. Maszyna, rzeczywista maszyna, nie zna i nie może znać samej siebie. Kiedy maszyna zna siebie, to nie jest już maszyną, a przynajmniej nie jest taką samą maszyną jak przedtem. Zaczyna być odpowiedzialna za swoje działania. Czy to oznacza, że według ciebie człowiek nie jest odpowiedzialny za swoje działania? Zapytałem. Człowiek, podkreślił to słowo, jest odpowiedzialny. Maszyna nie jest odpowiedzialna. W trakcie jednej z naszych rozmów zapytałem G. Co według ciebie stanowi najlepsze przygotowanie do zapoznania się z twoją metodą? Na przykład, czy przydaje się tu studiowanie tego, co nazywamy literaturą okultystyczną lub mistyczną? Mówiąc to, miałem szczególnie na myśli tarot i literaturę na ten temat. Tak, powiedział G. Wiele można odnaleźć czytając. Weź sobie na przykład, gdybyś wiedział, jak czytać, to mógłbyś już dużo wiedzieć. Mam na myśli to, że gdybyś rozumiał wszystko, co przeczytałeś w swoim życiu, to znałbyś już to, czego teraz szukasz. Gdybyś rozumiał wszystko to, co napisałeś w swojej własnej książce, jak się ona tam nazywa, G stworzył coś przedziwnego ze słów tertium organum, to ja powinienem przyjść, pokłonić się przed tobą i błagać, byś zechciał mnie nauczać. Ale ty nie rozumiesz tego, co czytasz, ani tego, co piszesz. Ty nawet nie rozumiesz tego, co oznacza słowo rozumieć. A to właśnie rozumienie jest istotne i czytanie może być przydatne tylko pod warunkiem, że rozumiesz, co czytasz. Ale oczywiście żadna książka nie może zastąpić rzeczywistego przygotowania. Nie można zatem powiedzieć, co jest lepsze. To, co człowiek dobrze zna, podkreślił słowo dobrze, stanowi jego przygotowanie. Jeśli ktoś dobrze wie, jak zrobić kawę albo dobrze zrobić buty, to można już z nim rozmawiać. Kłopot polega na tym, że nikt niczego dobrze nie zna. Wszystko znane jest byle jak powierzchownie. Był to kolejny z tych nieoczekiwanych zwrotów, którymi G posługiwał się w swoich wyjaśnieniach. Bez wątpienia jego słowa zawierały oprócz potocznego sensu także inne, całkiem odmienne znaczenie. Zaczynałem już pojmować, że trzeba zaczynać od potocznego i prostego znaczenia słów G, aby dotrzeć do ich znaczenia ukrytego. Słowa G zawsze coś znaczyły w potocznym sensie, lecz nie wyczerpywało to tej samej ich treści. Szersze czy też głębsze ich znaczenie pozostawało przez długi czas ukryte. Jest jeszcze inna rozmowa, która utkwiła mi w pamięci. Zapytałem G, co człowiek powinien czynić, by przyswoić sobie to nauczanie. Co czynić? Zapytał G, jakby zaskoczony. Niemożliwe jest czynienie czegokolwiek. Człowiek musi przede wszystkim zrozumieć pewne rzeczy. Posiada on tysiące fałszywych idei i fałszywych koncepcji, głównie na swój własny temat, i musi niektórych z nich się pozbyć, jeśli chce dojść do czegoś nowego. Inaczej to, co nowe, zostanie zbudowane na złych podstawach i w rezultacie okaże się czymś gorszym niż to, co było przedtem. Jak można pozbyć się fałszywych idei? Zapytałem. Jesteśmy uzależnieni od form naszego postrzegania. Fałszywe idee są produktem form naszego postrzegania. G potrząsnął głową. Znowu mówisz o czymś innym, powiedział. Ty mówisz o błędach powstających w wyniku postrzegania, a ja wcale nie o nich mówię. W granicach danych postrzegań człowiek może mniej lub bardziej błądzić.
Jak poprzednio powiedziałem, głównym złudzeniem człowieka jest przekonanie, że może on czynić. Wszyscy ludzie myślą, że mogą czynić. Wszyscy ludzie chcą czynić. I pierwszym pytaniem, które wszyscy ludzie zadają, jest, co mają czynić. Ale w rzeczywistości nikt nic nie czyni i nikt nic nie może uczynić. To jest pierwsza rzecz, którą należy zrozumieć. Wszystko się zdarza. Wszystko, co spada na człowieka, wszystko, co jest przez niego robione, wszystko, co od niego pochodzi, to wszystko się zdarza. I to zdarza się dokładnie w taki sam sposób, jak deszcz, który spada w wyniku zmiany temperatury w wyższych warstwach atmosfery lub otaczających chmurach, jak śnieg, który się topi pod wpływem promieni słońca, jak pył, który unosi się z wiatrem. Człowiek jest maszyną. Wszystkie jego czyny, działania, słowa, myśli, uczucia, przekonania, opinie i nawyki są wynikiem zewnętrznych wpływów, zewnętrznych wrażeń. Sam siebie człowiek nie jest w stanie wytworzyć ani jednej myśli, ani jednego działania. Wszystko, co mówi, robi, myśli, czuje, to wszystko się zdarza. Człowiek nie może niczego odkryć, niczego wymyśleć, to wszystko się zdarza. Przyswojenie sobie tego faktu, zrozumienia tego, przekonanie się, że jest on prawdziwy, oznacza pozbycie się tysiąca złudzeń co do człowieka, co do jego kreatywności, jego świadomej organizacji własnego życia itd. Nic takiego nie istnieje. Wszystko się zdarza. Ruchy ludowe, wojny, rewolucje, zmiany rządu. Wszystko to się zdarza i to zdarza się dokładnie w taki sam sposób, jak wszystko, co się zdarza w życiu jednego człowieka. Człowiek rodzi się, żyje, umiera, buduje domy, pisze książki. Nie tak, jak chce, ale tak, jak się to zdarza. Wszystko się zdarza. Człowiek nie kocha, nie nienawidzi. Nie pragnie, to wszystko się zdarza, ale nikt ci nigdy nie uwierzy, jeśli mu powiesz, że nie jest on w stanie nic uczynić. To najbardziej obraźliwa i najbardziej nieprzyjemna rzecz, jaką możesz powiedzieć ludziom. Jest to szczególnie nieprzyjemne i obraźliwe, ponieważ to prawda, a nikt nie chce znać prawdy. Kiedy to zrozumiesz, będzie nam wtedy łatwiej rozmawiać. Ale jedna rzecz to zrozumieć coś za pomocą umysłu, a inna czuć to całą swoją masą. Naprawdę być przekonanym, że tak jest i nigdy o tym nie zapominać. Z tym zagadnieniem czytania G, podkreślił to słowo, związana jest jeszcze inna sprawa. Ludziom zawsze wydaje się, że inni wszystko robią źle, nie w taki sposób, jaki powinni. Każdy myśli, że on mógłby to zrobić lepiej. Nie rozumieją oni i nie chcą zrozumieć, że to, co jest zrobione, a w szczególności to, co w pewien sposób już zostało zrobione, nie może i nie mogłoby być zrobione w inny sposób. Czy zauważyłeś, jak każdy teraz mówi o wojnie? Każdy ma swój plan, swoją własną teorię. Każdy uważa, że nic nie jest robione tak, jak powinno. W rzeczywistości wszystko jest robione w jedyny możliwy sposób. Jeśli jedna rzecz mogłaby ulec zmianie, to wszystko mogłoby być inne. I wtedy być może mogłoby nie być wojny. Spróbuj zrozumieć to, co mówię. Wszystko zależy od wszystkiego. Wszystko jest ze sobą powiązane. Nic nie jest samodzielne. Zatem wszystko dzieje się w jedyny możliwy sposób. Jeśli ludzie byliby inni, to wszystko byłoby inne. Skoro są tacy, jacy są, zatem wszystko jest tak, jak jest. Bardzo trudno było to przełknąć. Czy nie istnieje nic, zupełnie nic, co można by było uczynić? Zapytałem. Zupełnie nic. I nikt nie może nic uczynić? To już jest inne pytanie. By czynić, trzeba być. I konieczne jest zrozumienie najpierw tego, co to być oznacza. Jeśli będziemy kontynuować nasze rozmowy, to zobaczysz, że używamy specjalnego języka i aby z nami rozmawiać, musisz się tego języka nauczyć.
Nie warto rozmawiać w języku potocznym, ponieważ w tym języku nie można się porozumieć. To także na razie wydaje się ci dziwne, ale to prawda. Po to, by się nawzajem rozumieć, trzeba nauczyć się innego języka. W języku, którym posługują się ludzie, nie mogą się oni porozumieć. Później zobaczysz, czemu tak jest. Następnie trzeba nauczyć się mówić prawdę. To także wydaje ci się dziwne. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, że trzeba nauczyć się mówić prawdę. Wydaje ci się, że wystarczy sobie tego zażyczyć albo postanowić. I powiem ci, że stosunkowo rzadko ludzie umyślnie kłamią. W większości wypadków myślą, że mówią prawdę. A jednak bez przerwy kłamią, zarówno kiedy chcą kłamać, jak wtedy, gdy chcą mówić prawdę. Okłamują przez cały czas siebie i innych. Pomyśl, czy mogłaby istnieć taka niezgoda, takie głębokie niezrozumienie i taka nienawiść do poglądów i opinii innych, gdyby ludzie byli w stanie nawzajem się zrozumieć. Ale nie mogą się zrozumieć, bo nie potrafią nie kłamać. Mówienie prawdy jest najtrudniejszą rzeczą na świecie i trzeba bardzo dużo poznawać, i to przez długi okres czasu, by być w stanie mówić prawdę. Samo życzenie nie wystarcza. By mówić prawdę, trzeba wiedzieć, co to jest prawda i co to jest kłamstwo. I to przede wszystkim w samym sobie, a tego nikt nie chce wiedzieć. Rozmowy z G i nieoczekiwany zwrot nadawany przez niego każdej idei z dnia na dzień wzbudzały we mnie coraz większe zainteresowanie. Niestety musiałem udać się do Petersburga. Pamiętam moją ostatnią rozmowę z nim. Podziękowałem mu za uwagę, którą mi poświęcił i za jego wyjaśnienia, które, jak to już zobaczyłem, zmieniały mój pogląd na wiele rzeczy. Ale wiesz, to wszystko jedno, najważniejszą rzeczą są fakty, powiedziałem. Gdybym mógł ujrzeć autentyczne i prawdziwe fakty o nowym i nieznanym charakterze, to tylko one przekonałyby mnie ostatecznie, że jestem na właściwej drodze. Ponownie myślałem o cudach. Będą fakty, powiedział G. Obiecuję ci, ale najpierw koniecznych jest wiele innych rzeczy. Nie zrozumiałem wtedy jego ostatnich słów. Pojąłem je dopiero czas, gdy naprawdę stanąłem wobec faktów, ponieważ G dotrzymał słowa. Ale miało to miejsce dopiero półtora roku później, w sierpniu 1916. Wśród ostatnich rozmów w Moskwie była jeszcze jedna, która utkwiła mi w pamięci. G powiedział wtedy kilka rzeczy, które dopiero z upływem czasu stały się dla mnie czytelne. Mówił o mężczyźnie, którego spotkałem w jego towarzystwie. Mówił o jego związkach z pewnymi ludźmi. On jest słabym człowiekiem, rzekł G. Ludzie wykorzystują go. Oczywiście nieświadomie, ale to wszystko dlatego, że on na nich zważa. Gdyby na nich nie zważał, to wszystko byłoby inaczej i oni sami byliby inni. Wydawało mi się to dziwne, żeby człowiek miał nie zważać na innych. Co dla ciebie oznacza słowo zważać? Zapytałem. Rozumiem cię i jednocześnie nie rozumiem. To słowo ma wiele różnych znaczeń. Dokładnie na odwrót, powiedział G. Ono ma tylko jedno znaczenie. Spróbuj o tym pomyśleć. Później zrozumiałem, co G nazywał zważaniem. I zdałem sobie sprawę, jak olbrzymie miejsce zajmuje ono w życiu i jak wiele powoduje. G nazywał zważaniem tę postawę, która stwarza wewnętrzną niewolę, wewnętrzną zależność. Później mieliśmy okazję bardzo dużo o tym mówić. Pamiętam też pewną rozmowę o wojnie. Siedzieliśmy w kawiarni Filipowa przy Twerskiej. Pełno było tam ludzi i dużo hałasu. Wojna i spekulacja stwarzały nieprzyjemną, gorączkową atmosferę. W pierwszej chwili odmówiłem nawet pójścia tam, ale G nalegał i, jak zawsze, ustąpiłem.
Zdawałem już sobie wtedy sprawę, że czasami celowo stwarzał trudne warunki do rozmowy, jakby wymagające ode mnie pewnego specjalnego wysiłku i gotowości do godzenia się na nieprzyjemne i niewygodne otoczenie w imię rozmowy z nim. Ale rezultat tym razem nie był szczególnie olśniewający, ponieważ z powodu hałasu najciekawsza część jego wypowiedzi do mnie nie dotarła. Z początku rozumiałem, co G mówił, ale wątek stopniowo zaczął mi umykać. Po kilku próbach podążania za jego uwagami, spośród których docierały do mnie tylko pojedyncze słowa, zrezygnowałem z przesłuchiwania się i po prostu zacząłem obserwować to, jak mówił. Rozmowa rozpoczęła się od mojego pytania: czy można zatrzymać wojnę? I G odpowiedział: tak, można. A przecież byłem pewien na podstawie poprzednich rozmów, że odpowie: nie, nie można. Ale cała rzecz w tym, jak powiedział. By to zrozumieć, trzeba bardzo dużo wiedzieć, co to jest wojna. Jest to wynik wpływów planetarnych. Gdzieś na górze dwie lub trzy planety za bardzo się do siebie zbliżyły. Rezultatem tego jest napięcie. Czy zauważyłeś, że jeśli na wąskim chodniku całkiem blisko ciebie przejdzie człowiek, ty robisz się cały spięty? Takie samo napięcie powstaje między planetami. Dla nich to trwa być może jedną lub dwie sekundy, ale tutaj na Ziemi ludzie zaczynają się mordować i może to trwać przez parę lat. W tym czasie ludziom się wydaje, że się nawzajem nienawidzą, albo że muszą bronić kogoś lub czegoś i że jest to bardzo czcigodna działalność albo coś innego w tym stylu. Nie są w stanie uświadomić sobie, do jakiego stopnia są tylko pionkami w grze. Myślą, że coś znaczą, myślą, że mogą się poruszać tak, jak im się podoba. Myślą, że mogą postanowić, że zrobią to lub tamto. Ale w rzeczywistości wszystkie ich ruchy, wszystkie ich działania są wynikiem wpływów planetarnych. I oni sami dosłownie nic nie znaczą. Księżyc odgrywa w tym dużą rolę. Ale o Księżycu będziemy mówić oddzielnie. Trzeba tylko zrozumieć, że ani cesarz Wilhelm, ani generałowie, ani ministrowie czy parlamenty nic nie znaczą i nic nie mogą zrobić. Wszystko to dzieje się na dużą skalę, jest rządzone z zewnątrz i to rządzone albo przez przypadkowe układy oddziaływań, albo przez ogólne prawa kosmiczne. To było wszystko, co usłyszałem. Dopiero znacznie później zrozumiałem, co G chciał mi powiedzieć. Chodziło o to, że przypadkowe wpływy planet mogą być ukierunkowane lub przemieniane w coś stosunkowo nieszkodliwego. Była to naprawdę ciekawa idea, która łączy się z ezoterycznym znaczeniem składania ofiar. Niemniej w obecnym czasie idea ta ma tylko historyczną i psychologiczną wartość. Co było naprawdę ważne, o czym G wspomniał całkiem zdawkowo, także tego od razu nawet nie spostrzegłem i tylko przypomniałem sobie to później, próbując otworzyć wspomnianą rozmowę. To jego słowa o różnicy w czasie dla planet i dla człowieka. I nawet gdy sobie o tym przypomniałem, to i tak przez długi czas nie uświadomiłem sobie pewnego znaczenia tej idei. Później bardzo dużo rzeczy z niej wynikało. Mniej więcej w tym samym czasie byłem pod bardzo silnym wrażeniem rozmowy o Słońcu, planetach i Księżycu. Nie przypominam sobie, od czego się ona zaczęła. Ale pamiętam, że G narysował mały wykres i próbował wyjaśnić to, co nazwał korelacją sił w różnych światach. Odnosiło się to do poprzedniej rozmowy, to znaczy do wpływów oddziałujących na ludzkość. W przybliżeniu idea ta wyglądała tak. Ludzkość lub, bardziej poprawnie, życie organiczne na Ziemi znajduje się jednocześnie pod wpływem oddziaływań, które przychodzi z różnych źródeł i różnych światów. Oddziaływań planet, oddziaływań z Księżyca, oddziaływań ze Słońca, oddziaływań z gwiazd. Wszystkie te wpływy kształtują się symultanicznie. W jednym momencie przeważa jeden wpływ, a w następnym drugi.
Człowiek ma pewną możliwość wyboru wpływów. Innymi słowy, ma możliwość przejścia spod jednego wpływu pod drugi. Żeby wytłumaczyć, jak to się dzieje, potrzeba by bardzo długiego wykładu, powiedział G. Porozmawiamy więc o tym przy jakimś innej okazji. W tej chwili chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Niemożliwe jest uwolnienie się od jednego wpływu bez poddania się innemu. Cała sprawa, cała praca nad sobą polega na wybieraniu i faktycznym poddawaniu się temu wpływowi, któremu chce się podlegać, a do tego trzeba wiedzieć, który wpływ jest bardziej korzystny. Zainteresowało mnie w tej rozmowie to, że G mówił o planetach i o Księżycu jako żywych istotach, które mają określony wiek i których czas życia, możliwości rozwoju i przejścia na inne płaszczyzny bycia też są określone. Z tego, co powiedział, wynikało, że Księżyc nie jest, jak to się powszechnie uważa, planetą martwą, ale wręcz przeciwnie. Jest to planeta w procesie narodzin, planeta w pierwszych stadiach swego rozwoju, która, jak to G wyraził, nie osiągnęła jeszcze wyższego stopnia inteligencji posiadanego przez Ziemię. Ale Księżyc rośnie i rozwija się, powiedział G. I możliwe, że kiedyś osiągnie ten sam poziom, co Ziemia. Wtedy w jego pobliżu pojawi się nowy Księżyc, a Ziemia stanie się ich Słońcem. W przeszłości Słońce było takie jak na Ziemi, a Ziemia taka jak Księżyc. A jeszcze dawniej Słońce było takie jak Księżyc. Od razu przyciągnęło to moją uwagę. Nic nie wydawało mi się bardziej sztuczne, niewiarygodne i dogmatyczne niż wszystkie utarte teorie powstania planet i systemów słonecznych, poczynając od teorii Kanta-Loplesa, aż do tych najnowszych ze wszystkimi ich uzupełnieniami i wariantami. Opinia publiczna uważa te teorie, przynajmniej każdą najnowszą, która się właśnie przedstawia, za naukowe i udowodnione, ale w rzeczywistości nie ma nic mniej naukowego i mniej udowodnionego niż te teorie. Zatem fakt, że system G opierał się na całkiem odmiennej teorii, teorii organicznej, która wywodzi się z kompletnie nowych zasad i przedstawia inny porządek uniwersalny, wydał mi się interesujący i ważny. Jak się ma inteligencja Ziemi do inteligencji Słońca? Zapytałem. Inteligencja Słońca jest Boża, powiedział G. Ale Ziemia może stać się taka sama, tylko oczywiście nie ma na to gwarancji. Ziemia może umrzeć, nie osiągnąwszy niczego. Od czego to zależy? Zapytałem. Odpowiedź G była mglista. Istnieje określony czas, powiedział, na zrobienie pewnej rzeczy. Jeśli w pewnym momencie to, co powinno zostać zrobione, nie zostanie zrobione, to Ziemia może przepaść, nie osiągając tego, co mogłaby osiągnąć. Czy ten czas jest znany? Zapytałem. Jest on znany, powiedział G, ale na nic by się to nie zdało, gdyby ludzie go znali. Mogło to by być nawet dla nich niekorzystne. Niektórzy by w to wierzyli, inni nie, a jeszcze inni domagaliby się dowodów. W konsekwencji zaczęliby sobie nawzajem rozwalać głowy. U ludzi wszystko się na tym kończy. W tym samym czasie w Moskwie przeprowadziliśmy kilka interesujących rozmów na temat sztuki. Były one związane z opowiadaniem przeczytanym mi owego wieczoru, gdy po raz pierwszy zobaczyłem G. W tej chwili nie jest jeszcze dla was jasne, powiedział pewnego razu G, że ludzie żyjący na Ziemi mogą znajdować się na bardzo różnych poziomach, choć na pozór wyglądają dokładnie tak samo. I tak jak istnieją różne poziomy ludzi, tak samo istnieją różne poziomy sztuki. Tylko że w obecnym czasie nie zdajecie sobie sprawy z tego, że pomiędzy tymi poziomami istnieje o wiele większa różnica niż moglibyście przypuszczać. Stawiacie na jednym poziomie o wiele za blisko siebie rzeczy zupełnie różne i myślicie, że różne poziomy są dla was dostępne. Tylko ja nie nazywam sztuką tego wszystkiego, co wy nazywacie sztuką, a co jest tylko mechanicznym odtwarzaniem, imitacją natury albo naśladowaniem innych ludzi, czy też po prostu fantazją lub sileniem się na bycie oryginalnym.
Rzeczywista sztuka jest czymś całkowicie odmiennym. Pośród dzieł sztuki, szczególnie dzieł sztuki pradawnej, spotykacie wiele rzeczy, których nie możecie wytłumaczyć, a które zawierają coś, czego nie czujecie we współczesnych dziełach sztuki. Ale ponieważ nie zdajecie sobie sprawy, na czym polega ta odmienność, bardzo szybko o niej zapominacie i ponownie bierzecie wszystko za jeden rodzaj sztuki. A jednak istnieje olbrzymia różnica pomiędzy sztuką, o której wy mówicie, a sztuką, o której ja mówię. W waszej sztuce wszystko jest subiektywne. Każde postrzeżenie przez artystę tego czy innego doznania, formy, za pomocą których próbuje on wyrazić swoje doznanie i postrzeganie tych form przez innych ludzi. W tym samym zjawisku jeden artysta może odczuwać jedną rzecz, a inny artysta zupełnie coś innego. Ten sam zachód słońca może wzbudzić w jednym artyście uczucie radości, a w drugim zaś smutku. Dwóch artystów może usiłować wyrazić dokładnie te same postrzeżenia za pomocą zupełnie odmiennych metod, w zupełnie odmiennych formach, albo też całkowicie różne postrzeżenia w tych samych formach, zgodnie z tym, jak ich nauczono lub na przekór temu. I widzowie, słuchacze czy też czytelnicy będą postrzegać nie to, co artysta chciał przekazać lub czuł, ale to, co formy, w których wyraża on swoje doznania, wywołują w ich uczuciach dzięki skojarzeniom. Wszystko jest subiektywne i wszystko jest przypadkowe, to znaczy oparte na przypadkowych skojarzeniach. Wyrażenie artysty i jego kreacje, położył nacisk na słowo kreacja, oraz postrzeżenia widzów, słuchaczy czy też czytelników. W rzeczywistej sztuce nie ma nic przypadkowego, to jest matematyka. Wszystko tam może zostać obliczone, wszystko już wcześniej może być znane. Artysta wie i rozumie, co chce przekazać i jego dzieło nie może wywoływać jednego wrażenia w jednym człowieku, a innego w drugim, przy założeniu, że obaj są na tym samym poziomie. Będzie ono zawsze, i to z matematyczną pewnością, wywoływać jedno i to samo wrażenie. Jednocześnie to samo dzieło sztuki będzie wywoływać różne wrażenia w ludziach na różnych poziomach. Ludzie na niższym poziomie nigdy nie otrzymają od niego tego, co otrzymają ludzie znajdujących się na wyższym poziomie. To jest rzeczywista, obiektywna sztuka. Wyobraź sobie jakąś pracę naukową, książkę o astronomii czy chemii. To niemożliwe, żeby jedna osoba rozumiała ją na jeden sposób, a druga na inny. Każdy, kto jest dostatecznie przygotowany i kto potrafi przeczytać tę książkę, rozumie, o co w niej chodzi i to dokładnie w ten sam sposób jak autor. Obiektywne dzieło sztuki to właśnie taka książka, tyle, że wpływa ona na emocjonalną, a nie tylko intelektualną stronę człowieka. Czy dzieła sztuki obiektywnej istnieją w dzisiejszych czasach? Zapytałem. Oczywiście, że istnieją, odpowiedział G. Takim dziełem sztuki jest Wielki Sfinks w Egipcie, a także niektóre znane z historii dzieła architektoniczne, niektóre posągi bogów i wiele innych rzeczy. Istnieją figury bogów i różnych mitologicznych postaci, które można czytać jak książki, tylko że nie za pomocą intelektu, a przez emocje, zakładając, że te emocje są dostatecznie rozwinięte. Podczas naszych podróży po Azji Środkowej, na pustyni u stóp Hindukszu, znaleźliśmy dziwny posąg, który najpierw wzięliśmy za jakieś pradawne bóstwo albo diabła. W pierwszej chwili odnieśliśmy wrażenie, że był to po prostu jakiś unikat, ale z czasem zaczęliśmy czuć, że postać ta zawiera w sobie wiele rzeczy, cały i duży złożony system kosmologiczny. I powoli, krok po kroku, zaczęliśmy rozszyfrowywać ten system. Był on zawarty w ciele tej postaci, w jej nogach, rękach, głowie, oczach, uszach, wszędzie. W całej figurze nie było niczego, co przypadkowe. Wszystko miało znaczenie. Stopniowo pojęliśmy cel ludzi, którzy zbudowali ten posąg. Zaczęliśmy czuć ich myśli, ich uczucia. Niektórzy spośród nas myśleli, że widzą ich twarze, słyszą ich głosy. W każdym razie uchwyciliśmy znaczenie tego, co chcieli nam oni przez tysiące lat przekazać. I to nie tylko samo znaczenie, ale i związane z nim
uczucia i emocje. To była doprawdy sztuka. Bardzo zainteresowało mnie, co G powiedział na temat sztuki. Jego zasada podziału sztuki na subiektywną i obiektywną bardzo dużo mi mówiła. Nie rozumiałem jeszcze wszystkiego, co było zawarte w tych słowach. Zawsze wyczuwałem w sztuce podziały i gradacje, których nie byłem w stanie zdefiniować ani sformułować, których też nikt inny nie sformułował. Jednakże wiedziałem, że te podziały i gradacje istnieją. Wszystkie dyskusje na temat sztuki, nie uznające tych podziałów i gradacji, wydawały mi się tylko pustymi i bezużytecznymi sporami o słowa. W tym, co powiedział G, w jego wskazywaniu na różne poziomy, których nie widzimy i nie rozumiemy, odczuwałem zbliżenie się do tych właśnie gradacji, których ja sam nie umiałem zdefiniować. Podsumowując, wiele rzeczy, które mówił G, dziwiło mnie. Były tam idee, których nie mogłem zaakceptować i które wydawały mi się fantastyczne i bezpodstawne. Inne rzeczy przeciwnie, w dziwny sposób zbiegały się z tym, co sam myślałem i do czego sam dawno temu doszedłem. Najbardziej interesowało mnie powiązanie tego wszystkiego, co powiedział. Już wtedy czułem, że jego idee nie były od siebie pooddzielane, tak jak to bywa ze wszystkimi filozoficznymi, naukowymi ideami, ale że tworzyły jedną całość, z której na razie potrafiłem uchwycić tylko niektóre fragmenty. Myślałem o tym, jadąc nocnym pociągiem z Moskwy do Petersburga. Zadawałem sobie pytanie, czy rzeczywiście znalazłem to, czego szukałem? Czy było możliwe, że G faktycznie znał to, co należało wiedzieć, by móc przejść od słów lub idei do czynów, do faktów? Nie byłem jeszcze niczego pewien, ani nie byłem w stanie niczego precyzyjnie sformułować, ale miałem poczucie pewnej zmiany i byłem przekonany, że teraz wszystko potoczy się inaczej.